Dzisiaj, proszę Państwa, też, no, gdy mamy już 8 grudnia 2014 w Teatrze Studio, który tutaj tak błyszczy tymi pasami, jest premiera. Zapraszamy. Ale ponieważ jest bus Podlasie Express, proszę Państwa, chodźmy, pośledźmy ten bus Podlasie Express, który jest. Czy on przyjeżdża z Anglo-Ameryki Białystok, czy jedzie do Anglo-Ameryki Białystok, ale jest pusty, czyli że jedzie do Anglo-Ameryki Białystok, stąd z Warszawy katolickiej, papieskiej, nie wiem, no bo oni tak, gdy Biblia w śmietniku, gdy pismo greckie, pismo hebrajskie w śmietniku, no to oni nic nie wiedzą, nawet nie wiedzą, gdzie cerkiew może mieć zapuszczone swoje korzenie. Warszawa nic nie wie i te religie, dlatego te wielkie sekty, właściwie te religie z Dziada Nagada, gdy spada, one nawet nie wiedzą nic o Biblii, szczególnie jeżeli chodzi o korzenie. I Państwo zobaczą, bus Podlasie Express, tu jeden, tam drugi, proszę Państwa, pusty, to znaczy, że jedzie do Anglo-Ameryki Białystok. Serdecznie Państwa też zapraszamy. No tu w Warszawie, gdy jesteśmy, proszę Państwa, tutaj w Warszawie jest katolicka Polska A. No i Anitkę wysłałam tutaj do Teatru Studio, niech szybciutko na premierę, szybciutko na pasiastą. Państwo zobaczą, dzisiaj nawet nam w tym radiu, Talk FM Euro Conchita Extra, kłaniają się tutaj pasy. Ja nigdy nie miałam w tej kamerze dla radia Talk FM Euro Conchita Extra pasów. Ale że dzisiaj jest 8, to wszystko też zdarzyć się może. Zapraszamy Państwa tutaj, proszę Państwa, do tego busu. Państwo zobaczą, kolejka czeka. Ludzie są bardzo dużo. No, w stosunku do tych 3 milionów tutaj Warszawy, to jest tyle co nic. No ale nie bądźmy dosłowni, jak ci wystawcy. Papieże Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej, są dosłowni. Chodźmy, zobaczmy jeszcze tutaj przy Pałacu Kultury Stalina i Lenina, gdzie jest rozpiska busów do Anglo-Ameryki Białystok, które to busy jadą. Zapraszamy Państwa szybciutko. I to jest o tu, Państwo zobaczą. No. Tak. Dokładnie. To jest tu właśnie, tak, do Anglo-Ameryki Białystok. Państwo zobaczą, że tak, 20.45 to jest już tuż, 22.45 i 23.45 do Anglo-Ameryki Białystok od dziadów. Oni zaczepiają tu w centrum, proszę Państwa, to jest takie niesympatyczne i one mówią, że nie wiem, co to są pisma greckie, nie wiem, co to są pisma hebrajskie, nie wiem, Jezusa zabili, 4000 lat na niego wyczekiwali, także skandalistyczne, gdy żebraczka pokasuje, katolicka, żebraczka. I teraz tak, prawym kopytem za usta się trzyma, choćby zobaczmy, czy ona jedzie do Anglo-Ameryki Białystok, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Szybciej. Państwo zobaczcie. Tu jest Anglo-Ameryka Białystok. Stąd odjeżdżają ci, którzy wiedzą, co to jest cerkiew prawosławna. Ci, którzy wiedzą, co to jest cerkiew świętego Mikołaja. Ci, którzy wiedzą, co to jest, proszę Państwa, biskup Jakub diecezji białostocko-gdańskiej. Ci, którzy wiedzą. I Państwo zobaczą, jeszcze może taka grupka tych takich. Dziad podgląda tu katolicki, ale musimy troszeczkę uciekać od tego dziada, bo on się na nas tak gapi. I tu jest tak bus do Ameryki Białystok. Jeszcze troszeczkę może spójrzmy tylko na Pałac Kultury Stalina i Lenina, który rzeczywiście to jest jako Pałac Kultury Stalina i Lenina. Piotrek poszedł szybko do Teatru Studio. Premiera, ja mówię, słuchaj, premiera 2 godziny, premiera 2,5 godziny. Możesz być. No, możesz być. Nie, Piotrek nie jest głupi, tylko ten łysy jest głupi. Co z Piotrkiem chodzi? No, także proszę Państwa, odjeżdżę.
bus Podlasie Express, dziadpo pija coś katolicki, mazowiecki, oczywiście, czy jakieś półpiwa, ale my popatrzmy się na ten bus Podlasie Express. Ten dziad będzie nas obserwował, bo on jest tłustawy, a ja jeszcze na taki głupawy. Także chodźmy tutaj, jak on odjeżdża, ten bus Podlasie Express, do Anglo-Ameryki, Białystok. Także proszę Państwa, zapraszamy serdecznie do busu Podlasie Express, ale jeżeli nie byliście rejestrowani, to też nie bardzo. Także proszę Państwa, szybciutko już zapraszamy do Pałacu Kultury Stalina i Lenina, w sensie do Teatru Studio, no bo pałac do 8 tylko, do 20. Tu nie ma już nic, bo wiecie Państwo, Warszawa to kluby nocne, Warszawa to kino, do 12, do 1, do 2 w nocy, ja to wiem, ale dzisiaj jest premiera, proszę Państwa, w Teatrze Studio i szybciutko tam chodźmy, zobaczmy, podejrzyjmy, podglądnijmy Teatr Studio. Tutaj w Warszawie, wiecie Państwo, dużo jest takich różnych podglądaczy, jako chlorowych wybielaczy, bardzo ciekawskich, bardzo wścibskich, którzy za darmo mogłyby nas podglądać. Oto Teatr Studio i zapraszamy na premierę.